Hello, hello, hello. Dzisiaj taki szybki, bardzo szybki film. Jak widzicie, już jestem pomalowana. Może się trochę odsunę. Dzisiaj chcę sobie wyjść do miasta, ale zanim wyjdę, poszłam sobie ostatnio do centrum handlowego. Już nie pamiętam, kiedy byłam. Przysięgam wam, nie pamiętam, kiedy byłam na jakichkolwiek zakupach. No i nie ukrywam, że zaszalałam. Kupiłam sobie między innymi tę bluzkę. Piękna, tak mi się podoba ten kolor, po prostu od razu chce mi się żyć. W ogóle te kolory, które są teraz modne w Zarze, w Mango, to w ogóle szaleństwo. Ta bluzka jest akurat z Mango. No i dobra, weszłam sobie do Sephory. Miałam nie wchodzić, ale weszłam. I zrobiłam sobie prezent. Bardzo długo kiedyś chodziłam za tą paletą z Huda Beauty. White Jaguar, to jest wersja Jaguar, i sobie ją kupiłam i tak sobie pomyślałam, że ona jest bardzo podobna do kaszmiru, ale troszeczkę się różni, jest podobna, ale tam różnice są. I właśnie dzisiejszy makijaż mam zrobiony tą paletą, no mam takie mieszane odczucia na jej temat. Może zrobię jakiś film, zobaczymy czy znajdę na to czas. Ale kolejną rzeczą, którą sobie wtedy kupiłam, to były te pomadki w nowej odsłonie od Huda Beauty. Ja kocham pomadki od Huda Beauty. Uważam, że jest to jedna, była to jedna z najlepszych formuł pomadek, jakie miałam. A wiecie, że ja pomadek mam bardzo dużo. I mam je 4 sztuki w tej starej formule. Mam je w kolorze Icon. Kolor Bombshell, to chyba jest taka najbardziej znana. Kolor Heartbreaker, piękna czerwień. I Muse. Może mam pokażę na dłoni, jak one wyglądają. Wiecie, że Huda kocha nudziaki najbardziej, więc u niej najwcześniej pojawiły się wszelkiego rodzaju brązy, nie brązy, teraz są brązy bardzo modne. Ja akurat za brązami tak średnio przypadam, ale ona miała też właśnie przepiękne odcienie czerwieni, które wiecie, że ja kocham. Czym się charakteryzowały te stare pomadki? Tym, że po prostu były ekstremalnie wygodne w noszeniu, bardzo dobre krycie, bardzo wygodne w noszeniu i bardzo fajnie się jakby zjadały, one były trwałe, cieniutkie, zobaczcie, tak wyglądają te kolory tych moich starych pomadek. Oczywiście, jak nie musicie się zastanawiać, to jest moja ukochana pomadka. Ta Icon też jest bardzo fajna, chociaż jest troszeczkę dla mnie za ciemna. To są takie dwa typowe nudziaki. Jedna taka ciemniejsza wersja, przepraszam, cieplejsza wersja i chłodniejsza wersja. Ja, jak wiecie, wolę takie bardziej neutralno-chłodne odcienie. Natomiast w tej paczuszce małej, tutaj mamy 4 mini pomadki, one były pewnie wydane na walentynki, jak widać. I mamy kolor Icon, First Class, Perfectionist i Miss America. Jak widzicie, pokrywałem się tylko ten Icon i no i co? I zobaczymy na łożysku z wami, czy one się w ogóle czymś różnią. Tak się śmiesznie otwiera. To pudełko. Już się nie mogłam doczekać, kiedy je otworzę, nie ukrywam. Aha, zobaczcie, one się takie łamie na pół i mamy tutaj pakowane po 2 pomadki. Można sobie kupić z koleżanką na pół. Bardzo fajny pomysł. I zrobimy sobie też swatche tych nowych. Kolor Miss America Perfectionist. One są bardzo podobne do tych, które już mam. Nie wiem, czy coś, co Huda zmieniła w tej formule. O, bo tutaj dam na tą kolor. O, powiem wam, że Icon jest troszeczkę inny niż, chociaż mam wrażenie, że ten kolor Icon jest trochę bardziej żywy, ciemniejszy od tego, co miałam. Może źle to zrobiłam. No ale dobra. Ten drugi od dołu to jest Icon i drugi od góry to jest Icon. Nie wiem, czy będzie widać w ogóle różnicę w kamerze, ale ja mam wrażenie, że na żywo ten nowy kolor jest bardziej czerwony niż ten. Ten w tej starej odsłonie był bardziej, szedł w brąz.
No wiecie, piękne są te pomadki. Jeżeli tylko, nie wiem, lubicie, macie możliwość kupienia. Ja wiem, że teraz to nie mamy, nie ma na to pieniędzy, żeby wydawać na pomadki, chyba że ktoś jest taki walnięty jak ja. Ale jeżeli chcecie komuś zrobić prezent i ten ktoś lubi nosić pomadki pomimo wirusa, no ale wiecie, że już wirusa nie ma w tej chwili, to naprawdę polecam Wam bardzo gorąco zaopatrzyć się w te pomadki od chudy, bo one są naprawdę świetnej jakości. Ja sobie może nałożę połowę ust w tym starym kolorze Icon, a połowę w tym nowym. To jest stara wersja. Jedną połowę zrobię sobie starą, drugą połowę sobie zrobię nową. One pachną tak charakterystycznie. Nie umiem Wam powiedzieć, co to jest za zapach, ale bardzo miły jest ten zapach. On przy tym mojej bluzce się może wydawać, że jest za ciepły. Tak wygląda stara wersja. A teraz nakładamy nową wersję. Wydaje mi się, że ta nowa jest bardziej czerwona. Pachnie chyba mniej intensywnie, takie mam wrażenie. Tak, wydaje mi się, że ta nowa wersja jest bardziej intensywna. Nie do końca mi się podoba to zestawienie kolorów z moją bluzką. No ale cóż, czego się nie robi, z gorąco mi, czego się nie robi dla nauki. No śmieję się oczywiście. Ta stara wersja, mam wrażenie, że jest bardziej idzie w brąz. Ta nowa bardziej idzie w czerwień. Okej, no to mamy pomalowane. Pierwsze odczucia są takie, że ta nowa wersja jest chyba bardziej taka mokra. Jeżeli coś mi krzywo wyszło, to wybaczcie. Kleją się tak samo. Wydają się bardzo podobne. Nie wiem, o co chodziło i chudzie, czemu chciała je odświeżyć. No tak czy inaczej, bardzo Wam polecam te pomadki, bo w tej starej wersji i myślę, że w tej nowej są po prostu świetnymi pomadkami. Nie są tanie, no ale to już wiemy, to co chuda robi, to nie jest tanie. Jeżeli Was interesuje, co mam na twarzy, to mam tak naprawdę niewiele, bo dzisiaj zapomniałam o podkładzie. Nałożyłam tylko korektor i na przebarwienia korektor. I to wszystko potem dopiero się okazało, że zapomniałam. Mam tą paletę, jak mówiłam, i paletę do konturowania ze Smashboxu, tą, o której Wam mówiłam w ostatnim filmie, która wciąż jest moim największym ulubieńcem. No, tak wygląda. Jak widzicie, moje włosy są już dosyć długie. Zaczynamy się pomału akceptować, ale powiem Wam, ta miłość jest trudna. Trudna, nie idzie nam to łatwo. Muszę Wam powiedzieć, tak jak patrzę sobie na te moje kolory, że ten kolor Perfekcjonist jest przepiękny. To będzie mój ulubiony chyba kolor z tego zestawu, bo on jest takim pięknym nudziakiem z nutą różu. A takie kocham najbardziej. Ten jest taki za mocny, za mocny. Jeżeli lubię żywe pomadki, ale lubię żywe pomadki, nie ciemne. Ten jest trochę za mocny, być może latem, jak już będę bardziej opalona, to sobie je będę wtedy nakładać. Telefon zadzwonił, pies szczeka, to znaczy, że trzeba kończyć. Napiszę Wam pod filmem, czy jakaś różnica była w noszeniu tych pomadek, czy one się lepiej trzymały albo gorzej, dam Wam znać. Ale to chyba wszystko. Mam nadzieję, że ten krótki film przypadł Wam do gustu i dacie mi łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji. No i co? I do zobaczenia na następnym filmie. Buziaki, papaj.